tym odcinku pokażemy sobie, jak odzyskać hasło do sieci Wi-Fi w systemie Windows 10, ponieważ często zdarza się tak, że jesteśmy podłączeni do jakiejś sieci, tak jak ja tutaj jestem podłączony do tej sieci 6711, ale nie pamiętam do niej hasła. Aby je odzyskać, musimy przejść do panelu sterowania w tej tradycyjnej formie, następnie wybieramy centrum sieci i udostępniania. Tutaj widzimy nasze połączenie, kliknijmy. Następnie wybierzmy właściwości sieci bezprzewodowej. Później przejdźmy do karty zabezpieczenia. I teraz musimy tylko kliknąć pokaż znaki. I to jest hasło do tej sieci Wi-Fi. To wszystko w tym odcinku. Bardzo proszę o pytania, komentarze i subskrypcję kanału. Do usłyszenia.